Blisko 2 miliony złotych rozdysponowali tarnobrzescy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Na co zostaną przeznaczone te środki? 1 874 406 zł 10 groszy. To wolne środki, jakie pozostały na rachunku bankowym miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2020 roku. Pod obrady radnych trafiła uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2021 rok, w której pieniądze te zostały rozdzielone na realizację kilkunastu zadań. Spora ich część ma być przeznaczona na inwestycje drogowe, m.in. ulicę Jagielskiego, porucznika Sarny, Spokojną i Bema. W dużej części powinni być mieszkańcy zadowoleni, bo to idzie na drogi. Głównie idzie na drogi, chociażby na ulicę Długosza, której mieszkańcy już od dłuższego czasu pytają, kiedy wreszcie ten asfalt pojawi się na drodze. I to są te główne, myślę, problemy. 130 tysięcy złotych zarezerwowano na inwestycje wspólne ze spółdzielniami. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się także te związane z oświatą czy szkolnymi projektami, jak i z utrzymaniem i eksploatacją miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Jest też wsparcie m.in. dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze względu na to, że tak naprawdę już nie mają za bardzo czym pływać, bo są i problemy już z łódkami, a problemy przede wszystkim z silnikami. Chcemy więc taki silnik zakupić, żeby było bezpieczniej nad naszym jeziorem. Dodatkowe 100 tysięcy złotych zgodnie z podjętą uchwałą zostanie przeznaczone na drugi etap budowy i wyposażenia ścianki wspinaczkowej. W ramach zadania mają być wykonane roboty dodatkowe, to jest instalacja elektryczna i wentylacja. Dlaczego kolejne pieniądze zostały zarezerwowane na te inwestycje? O to pytał radny Kamil Kalinka. Nie jestem w stanie zrozumieć, że inwestycja, która miała być zakończona w czerwcu tego roku, no to, że nie jest zakończona, no to się zdarza, wiadomo, że są opóźnienia, ale nie rozumiem dodatkowych 100 tysięcy teraz, w tym momencie na instalację elektryczną i wentylację, to znaczy wcześniej nie było to zaplanowane w projekcie. Co takiego się wydarzyło, że teraz, kiedy inwestycja już dawno powinna być oddana do użytku, nagle teraz musimy przeznaczać dodatkowe środki na instalację i wentylację. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Problem polega na tym, że w 2016 roku był przygotowywany projekt. Okazuje się dzisiaj, że w tym projekcie brakuje pewnych elementów związanych m.in. z zabezpieczeniem PEPOSZ. Projekt nie został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw PEPOSZ, czyli nie będzie mógł być odebrany przez nadzór budowlany ten budynek i nie będzie mógł uzyskać pozwolenia na użytkowanie. W związku z czym my te wymogi, które są nałożone przepisami prawa budowlanego, no musimy uzupełnić. On został również, ten budynek, źle zakwalifikowany. To jest obiekt sportowy. Wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw PEPOSZ i musi być dopuszczony do użytkowania. Nie tylko w ściance. Przez długie lata okazywało się, że budynek na ulicy Mickiewicza Urzędu Miasta powinien dostać pewne wsparcie ze względu na braki w PEPOSZ. Muzeum, przecież niedawno dopiero zrobiliśmy tak naprawdę całość instalacji PEPOSZ. Jak widać, te problemy z PEPOSZ to już kilka lat trwają. No, czas to wreszcie skończyć. Przypomnijmy, że pierwotnie ścianka wspinaczkowa miała być ukończona w połowie czerwca tego roku. Na prośbę wykonawcy termin ten został jednak przesunięty, zgodnie z aneksem, na koniec września 2021 roku.